Żona miała na imię Beth. I nie mam jej zdjęcia. Chodź. Nic nadzwyczajnego, wiesz? Przepraszam, ale chyba nie kumam. Nie mieć żadnych zdjęć. Żony, rodziny. Tak? Dlaczego tak mówisz? Swego czasu wszyscy używali smartfonów. Tam były nasze zdjęcia. Kiedy padły nadajniki, te wszystkie chmury danych, to nasze zdjęcia zniknęły razem z nimi. Tak, chyba nigdy o tym nie myślałem. Moja żona, Kerry, i ojciec był fotografem. W starym stylu. Ciemnia, chemikalia, cały kram. Był zbyt uparty, żeby pogodzić się z erą cyfryzacji. Gdyby nie on, ja też nie miałbym żadnych zdjęć. Szczerze ich nienawidziłem. Komórek, znaczy się. Miałem wrażenie, że wszyscy łażą z nosami wklejonymi w te zasrane ekrany. Nigdy nawet nie miałem komórki. Ciekawe. Jak ci się to udało? Robiłem jako mechanik. Miałem własny zakład. I chyba ostatni telefon stacjonarny w Farewell. W chuj poważnie to wszystko traktujecie. Pułkownik myśli, że motywacja i dyscyplina mogą zdziałać cuda. Dalej, rusz to dupsko. Szybciej, już nie dam rady. No ruchy! I tu ma być ta motywacja? Na południowej stronie wyspy mamy obóz roboczy. Dla niezdolnych do służby. Niektórzy wymagają dodatkowej zachęty. Tak. No już, za mną. Tak jest. Ustaw się z innymi. Powodzenia, St. John. Do ciebie też się dobrał. Nieważne. Ej, stary. Dobrze cię znowu widzieć. St. John, tak? Syn kaznodziei. Taylor, co ty tak ciągle pieprzysz o tym synu kaznodziei? Ja sobie robię. Jak ci poszło? Z czym? Z tą babką, której szukałeś, co się z wami woziła. Źle. Dawać błyskotki, zegarki i inne badziewie. Dalej, do wora. Jasne, stary, jak tam chcesz. Chyba cię pogięło. Rekruci nie mają rzeczy osobistych. Poza tym ten szajs i tak jest rozkradany. No już, wyskakiwaj. No jasne, ktoś ukradnie nam szajs. Nie pierdol, gościu. Baczność! Spocznij. Nie chcemy żadnych gości. Jesteście tu, bo was zaproszono. Zwerbowano przez naszych ludzi. Odpowiadając mi, podajecie najpierw nazwisko, a potem imię. Jakoś sobie radzę, jak inni. Nazwisko. Kurwa. Atkins. Crystal. Sir. Ilu ludzi zabiliście? Wcześniej czy po tym? Odpowiedzcie. Jeb się! Wszyscy robiliśmy rzeczy, które nam ciążą, żeby przeżyć, przetrwać. Wszechmocny to rozumie. Wszechmocny nam przebacza. Ale tu, na twarzy tej kobiety, widzę znamiona szatana. Więzienne tatuaże. Dowód na to, czym kiedyś była i wciąż jest.
Właśnie tacy ludzie jak ona, słudzy szatana, sprowadzili na nasze głowy gniew wszechmocnego. Zabrać ją do obozu. Co to? Jeb się! Wszyscy się jebcie! Pan gównożercu, no jebcie chodź, duchu! Paniusiu, idziemy! Gdzie te łapy? Ruchy! Odbij ode mnie! A co z nim? A wy co? On też ma dziary! Taylor, wait. No i nie, sir. Ja nigdy nie siedziałem. Nigdy nikogo nie zabiłem, nic z tych rzeczy. Siedzieliście w syfie kawał czasu? To znaczy ja... Wiem, jak się strzela. Mój tata brał mnie na polowania, jak byłem mały. W obozie przy Klimat Falls, a potem... A z wami jak, synu? Znacie się na broni? St. John, Deacon. Tak, znam się na broni. Jesteście włóczęgą. Wystawcie prawe ramię. 10. Górska. Irak. Afganistan. Wasze zasługi, tylko nie kłamcie. Rozpoznam. Byłem raz. Zasługi miałem, nienawidząc każdej zasranej chwili. Kłamstwem się nie skalacie. Brawo! Podnieście prawą rękę. Czy solennie przysięgacie wspierać nową konstytucję naszych Stanów Zjednoczonych? Broniąc jej przed wrogiem, znanym i obcym. Świadczyć jej zapisom, szerzyć je i być bezwzględnie posłusznym rozkazom. Pytam, czy przysięgacie? Przysięgam. Rozejdź się! Chodźcie ze mną. Ostatnio kapitan Corey nie sprowadza zbyt wielu rekrutów. Musi mieć o was wysokie mniemanie. No, siedziałem w syfie spory kawał czasu. Dobrze znacie się na świrusach? Tak jest. Znaczy się, wiem tyle co wszyscy, sir. Super, super. Chodźcie tu. Lekarz rzuci na was okiem. Jerzu. Całkiem nieźle. Puls silny. To paskudne oparzenie. Co się stało? Miałem przygodę z kominkiem. Kominkiem, co? Kto to opatrzył? No ja. No stamal. W sumie nieźle. Dzięki. Tylko nie zdejmuj, bo stracisz ramię. Łapiesz, amigo? Tak, łapię. Tylko przyjdź do mnie z tym za kilka dni. Kumam. I jak? Facet się nadaje. Lara bien. Wyskakujesz do syfu? Nie, doktorze. Ja tiene novia. Jest już zaklepany. Niech zgadnę. Wiedźma z Wyspy Magów. Vaya con Dios. Powodzenia. Idziemy, synu. Normalnie nie toleruję niesubordynacji, zwracania się do oficera per wiedźma. Ale robię drobne wyjątki w przypadku co bardziej ekscentrycznych oficerów. Tak jest. Robię wyjątki, ponieważ wszyscy żyjący mają nadal rolę do odegrania. Wierzycie w Boga, St. John? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. A zatem najwyższa pora pomyśleć. Bóg ma wobec nas plan, a moim planem jest to. Nie rozumiem. To miejsce. Miałem wizję. Nie starotestamentową. Nic z tych rzeczy. Żadnych rydwanów ognia czy płonących krzewów. Po prostu obudziłem się pewnego ranka, jeszcze zanim boska plaga spadła na świat i wiedziałem, że to jest moje miejsce na ziemi. Crater Lake, a Wyspa Magów? Nazywam to Arką. Znasz może historię Arki Noego? Tak, znaczy się, tak jest. Znaczy, chyba wszyscy ją znają. W istocie. Bardzo mało ludzi czytało Biblię albo Księgę Objawienia. Ma pan na myśli Księgę Rodzaju? Znaczy, historię Noego, to ona jest z Księgi Rodzaju, sir. Tak, oczywiście.
Dobra, synu, trzeba was obstalować. Ale czemu nie? Wiesz, nie stoimy najlepiej z mundurami, przyznaję z bólem, ale... chyba coś tam... O, jest. Przymierzcie to. Całkiem nieźle leży. Ja to wezmę. Nie chcę się kłócić, ale dał mi go stary przyjaciel. Stary przyjaciel? Niewielu już takich zostało, co? Niewielu, racja. Dobrze, żołnierzu, ale nie chcę tego oglądać. Teraz jesteście z nami. Normalnie nowi rekruci zaczynają od szeregowego, ale skoro kapitan Cory poręcza za wasze polowe doświadczenie, damy wam na start rangę kaprala. Dzięki. Moje gratulacje, synu. Dziękuję panu. No, znajdziemy wam robotę. No dobrze, to co to ja mówiłem? Opowiadał mi pan o Arce, sir. A tak, Arka. To, co tu widzicie, to tylko jej mała część. Za nami jest cała sieć jaskiń i przejść, która prowadzi stąd aż na sam szczyt Stożka. Kiedy skończymy już pracę, wypełnią ją tysiące nasion, roślin, plików komputerowych i książek. Nasz stary świat może i przepadnie, ale nasze dokonania w dziedzinie medycyny, nauki i technologii nie zginą razem z nim. Nie, sir. Ale ta wyspa to coś więcej niż tylko Arka Kapralu. To twierdza, forteca. Przy północnej bramie składujemy dość amunicji, żeby wydać walkę z wirusem. Mamy karabiny, granaty, ciężką broń maszynową i wyrzutnie rakiet. Mamy też narzędzia do wytwarzania amunicji. Każdego typu, każdego kalibru. To nasz obszar budowy maszyn. Jeśli musicie naprawić motocykl, porozmawiajcie z oficerem dyżurnym. A tutaj, dzięki Starej Gwardii Narodowej, powstaje flota ciężarówek i innych pojazdów. Kiedy oczyścimy już autostrady z hord, zaczniemy odbudowę wszystkich ulic i mostów. Wasza strategia wypalania i karczowania zatrzyma traszki czy rojaki, ale autostrady tak nie oczyścicie. Horda przejdzie, sir. Wiemy o tym, kapralu. Hordy. Hordy to coś zupełnie innego, prawda? Ale odnośnie nich też mamy plan. Jaki plan? Benjamin Franklin powiedział kiedyś, nie planując, planujesz swoją porażkę. Nie popełnimy tego błędu. Nasze główne siły są tutaj, przy bramie, gotowe wyruszyć na mój rozkaz. W tych namiotach mieszkają setki kobiet i mężczyzn, jak wy, którzy przysięgli poświęcić swoje życie tej walce. Ale dla was przygotowałem coś innego. Mam zadanie, które wymaga czegoś więcej niż przetrwania w syfie i strzelania z broni. Podołacie temu, synu? Tak jest, sir. Cokolwiek pan potrzebuje. Pytacie, jak zamierzamy pokonać hordę? Zaraz wam pokażę. O, kurde! Cholera! Wszystko w porządku? O, ej, pułkowniku, proszę mi wybaczyć. Za dużo acetonu w tej porcji. Porucznik Weaver to nasz chemik. Pracuje nad nowymi sposobami... rozpieprzania! ...zwalczania wroga. Przepraszam, ale... tak. Jestem Weaver. James. St. John, Deacon. To trucie o wojsku to tak pro forma, nie, pułkowniku? Porucznik Cory zwerbował kaprala St. Johna. Jak trzeba wam czegoś z syfu, pytajcie jego. Dokładnie tak. Masz, potrzebuję kilku rzeczy. Co tutaj robisz? A po prostu nowy żel do łączenia kwasu naftenowego z palmitynowym. Pracujesz nad napalmem? No. Tak! Gość zna się na rzeczy! W sumie zgadywałem. Nie chcę przeszkadzać. Oj, nie ma sprawy. O, pułkowniku. Jestem naprawdę blisko. Bardzo blisko. Dobrze. No. Bardzo dobrze. To gdzie teraz? Pewnie do wiedźmy. Zajmijcie się sobą.
Raz jeszcze przepraszam za moich ekscentrycznych oficerów. Nie ma za co, sir. Został ostatni przystanek. Chociaż ufam pracy porucznika Weavera, to, co zaraz zobaczycie, może być naszą przepustką do zwycięstwa. No dobra, co to jest? Proszę pani, ja tu wszystko mam w formularzu. Czy to jest zmiękczacz do tkanin? Nie, proszę pani. To przeczytaj mi to. Aktywne składniki. Chor, chlor, chloroform i terpen, no i... Wynocha. Wypadł stąd! Matt, to nie ma sensu, jak sama sobie będę zwozić zaopatrzenie. Damy radę. Porucznik Whittaker, to jest kapral St. John. Nowy nabytek Coriego. Ma spore doświadczenie w syfie. Czytaj to. Co? Czytaj to. Chyba umiesz czytać, prawda? Aktywne składniki, chloroform, aterpineol, alkohol benzylowy, ostrym... Nada się, kiedy może zacząć? To ja? Nie przeszkadzam. Kontynuujcie. Zostaw nas. Sara. Baczność, żołnierzu! Sara, ja... Nie. Nie. Nie, ty... Ty nie żyjesz. Ty nie żyjesz. Miałeś przecież nie żyć. Hej. Nie żyjesz. Już dobrze. Nie żyjesz. Jestem tutaj. Ale czekaj, przecież nic nie rozumiem. Tylko ja myślałem, cię znaleźć. Że zginęłaś i... Nie, najechali nas, ja... no i... Uciekliśmy na południe. Niro, tak, oni mówili, że nie, nikt nie przetrwał. A potem Ferhol upadło i powiedzieli, że wszyscy poginęli. Nie sądziłem, że... Nie wierzyłam, że się jeszcze spotkamy. Nie, słuchaj, możemy zaraz wyjechać, pojechać gdzieś i nie patrzeć na siebie. Poczekaj, chodź. Nie, Deacon! Nie mogę! Trzymają cię tutaj siłą? Nie, ty nic nie rozumiesz. Prowadzimy wojnę. Nie rozumiesz? To wojna, którą możemy wygrać. Nie przyjechałem tu na wojnę. Mogę pomagać. Mogę coś zmienić, ale nie... Nie mogę pójść z tobą. Muszę tu zostać. Nie łapiesz tego, że możesz zostać ze mną? Pomóc mi? Słuchaj, po wszystkim zrobimy, co chcesz. Możemy pojechać, gdzie chcesz. Kapitan cię szuka. Tak jest, rozumiem. Czekaj chwilę. To twój formularz. Dziękuję, żołnierzu.